Cześć wszystkim, z tej strony Chanela. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i w nowym filmie. W dzisiejszym filmiku przez 24 godziny będę jadła tylko jedzenie w kształcie kółka. Także może być ciekawie, jak widzicie tutaj okejkę trzymam, także liczę na wasze kciuki w górze, subskrypcje. No a my zabieramy się za okrągłe śniadanko. Co to może być? Dzisiaj akurat moje śniadanie nie będzie jakieś bardzo wyszukane, ponieważ na śniadanko mam morelki. Wezmę sobie z dwie i do tego oblat. Ten pierwszy jest połamany, ale reszta jest ok. Także takie tradycyjne oblaty sobie zjemy. A do picia mam herbatkę. Zobaczcie, zaparzę sobie takie oto ładne kółeczko. O nie, przy otwarciu wszystkie oblaty się, zobaczcie, połamały. Fajny fail już na początku wyzwania. No ale trudno, no. Okrągłe były i tak jakbym je jadła, musiałabym je połamać. A tutaj już mam herbatkę. Dzisiaj pierwszy raz chyba od tych wszystkich moich challenge 24-godzinnych takie liche śniadanie, że tak powiem. Także moja koszulka tutaj idealnie pasuje. Wytyfy, where's the food? Ale dobra, jemy morelkę na fit i zagryzę sobie oblatkiem. No jak ja dawno nie jadłam moreli. Przepyszne są. No i mogę zagryźć oblatkiem. Uwielbiam oblaty. Jej, one są takie przepyszne. Ja już dawno ich nie jadłam. Chciałam na śniadanie kupić bułkę, ale stwierdziłam, że już w ostatnim challenge'u była trójkątna bułka, no to nie będę akurat kupować znowu bułki. No. W sumie nie wiem, co bym jeszcze mogła okrągłego na śniadanie zjeść. Może pączka, o. Pączek w sumie by był dobry, albo jakaś drożdżówka. Muszę się nacieszyć oblatami. Mam i tak fajne rzeczy inne, ciekawe, także mam nadzieję, że wam się spodobają. Herbatkę biorę ze sobą na górę. I idziemy pracować. W tej torbie znajduje się wszystko do dzisiejszego filmiku. Właśnie, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy chcecie, żeby na początku tych właśnie filmików 24-godzinnych, tak jak to kiedyś robiłam, żebym wam pokazywała, jak chodzę po sklepie i kupuję te rzeczy na ten właśnie dzisiejszy dzień. Czy jednak wolicie mieć taką niespodziankę i wolicie sobie zobaczyć dopiero później, co fajnego dla was przygotowałam. Dajcie znać, bo właśnie się zastanawiam, czy brać na zakupy kamerę i już wam coś nagrywać, czy jednak wolicie mieć niespodziankę. Zobaczcie, niedawno znalazłam moje stare Air Force'y na strychu, bialutkie, w których już długo, długo naprawdę nie chodzę. I postanowiłam zrobić coś fajnego, czego jeszcze w życiu nie robiłam, a zawsze chciałam zrobić, czyli pomalować buty. I zamówiłam do tego cztery farby. Taką neonową różową, neonowy zielony, żółty i biały. To jest biały, nie wiem dlaczego ma niebieską zakrętkę. Chcę zrobić na tych butach taką hydrografikę wraz z moim chłopakiem, także możecie dać znać w komentarzu, czy podoba wam się ten pomysł, bo razem z chłopakiem chcemy zrobić kolor tych butów taki, czyli biało-zielono-żółty, a Nike, te łyżwy, właśnie różowe. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie i nie mogę się doczekać. Na pewno całość nagramy wam tutaj na YouTube i na Instagramy i TikToki i wszystko. Ale na pewno taki długi filmik będzie z tego przerabiania tutaj na YouTubie. Ale zanim to zrobimy, bo zamówiłam taki plastik, w którym właśnie te buty będziemy musieli zamoczyć, ale niestety na razie jest zajęte, bo zobaczcie, jajeczko się wykluwa. Długo się wykluwa, chyba już 4 dni czy 5. I to tak śmiesznie wygląda, zobaczcie, to jest jednorożec, a wygląda jak żyrafa, ma taką długą szyję. Ja nie wiem, czy ja już z tego jajka mam to go wyciągnąć, czy nie? No, ale w sumie śmiesznie. O, ale fajny. W ogóle fajny w dotyku. Więc nie wiem, zostawię go jeszcze, może jakoś to jajko jeszcze samo popęka. Ale fajna, ciekawa sprawa. Okej, także ja jeszcze w stroju piżamy nieogarnięta siadam do laptopika, będę pracować, muszę podpisywać na maile, pomontować parę rzeczy i przy okazji zjem sobie okrągły przysmak. To są mamutki, ciasteczka biszkoptowe. Jak je zobaczyłam, to tak mi się dzieciństwo przypomniało i stwierdziłam, że je zjemy. O ja, jak byłam mała, to naprawdę je jadłam zawsze. Ale są śmieszne, zobaczcie, mają taką kropeczkę na górze. Przez to te ciastko wygląda jak...
Wydaje mi się, że troszeczkę się zmieniły. Są mniej biszkoptowe i strasznie, strasznie suche. No, prawie jak moje włosy już. No. No, powiem wam takie 4 na 10. No ale okej, przeżyję, bo mam jeszcze dużo innych przysmaków, które tutaj widzę, bo sobie powyciągałam. Ale to później. Póki co lecę montować, odpisywać i zaraz do was wrócę. Okej, zamiast pracować stwierdziłam, że przy okazji sobie coś zamówię z Rossmana, bo wyświetliło mi się, że jest te minus 55%, więc jeśli nie wiedzieliście o tym tak jak ja, no to przypominam wam i czas coś zamówić. Zakupki zrobione. Po chyba godzinie wybierania produktów wybrałam ponad 20, więc w kolejnym filmiku na pewno jak mi przyjdzie paczka, to wam pokażę co zamówiłam, bo zamówiłam też bardzo dużo rzeczy do testów, z poleceń innych moich znajomych, czy tam jakichś dziewczyn, więc na pewno będę testować. Przy okazji zamówiłam, słuchajcie, sobie jeszcze skakankę. Jak skaczecie, to od razu wam liczy, ile skoków zrobiliście, bo stwierdziłam, że będę teraz taka fit. No i właśnie w skakankę się musiałam zaopatrzyć, bo gdzieś moja stara się zapodziała. I jeszcze z ciekawości i dla testów zamówiłam sobie masażer 3D do ciała i do twarzy. I też jestem ciekawa, jak to będzie służyć, czy faktycznie działa i zmienia kształt na przykład naszej twarzy i tam ciała. Zobaczymy. Zobaczcie, tak, właśnie tak ten masażer wygląda. O, proszę. Okej, czas się trochę ogarnąć, bo wyglądam tragicznie i się tak czuję przy okazji, więc muszę iść zrobić coś z włosami, trochę się pomalować i się przebrać w końcu. I zaraz do was wrócę. Ale żeby było mi wesoło, to patrzcie, co ja tutaj mam. Gumy! Kto pamięta takie gumy, jeszcze je kupuje, dajcie znać w komentarzu. Ja też jak byłam młodsza, to uwielbiałam je jeść. Chociaż szybko bardzo tracą smak i są takie zwykłe, stwierdziłam, że na dzisiejszy filmik je wezmę. I teraz sobie zjem. Myślę, że czerwona, tak, czerwona już na mnie patrzyła od początku, jak była w sklepie. Mam ją! To jest ten smak. No kurde, dzisiaj jest taki filmik, comeback troszeczkę do dzieciństwa. No, powrót do dzieciństwa, z takich smaków dzieciństwa. Mega słodkie. Dobrze, że się ubrałam i ogarnęłam, bo właśnie kurier przyjechał z jakąś paczuszką dla mnie. Także biegnę już. W przesyłce znalazłam prezent od Ideal of Sweden. Myślę, że tak to się czyta. Słuchajcie, to są obudowy do iPhone'a. Także tutaj sobie zamówił mój chłopak na swojego iPhone'a 7. Tutaj moja mama również na iPhone'a 7. Ta obudowa jest dla mnie, ten case jest przecudowny, bardzo mi się podoba. W ogóle uwielbiam, kocham efekt marmurka. I to jest na mojego właśnie iPhone'a 11 Pro. I do tego, zobaczcie, jest dołączona ładowarka do właśnie mojego iPhone'a 11. Tutaj dlatego tak mówię, ponieważ ta ładowarka działa tylko chyba od iPhone'a 10. Dlatego tutaj wspomniałam. I tutaj jeszcze jest jedna obudowa. Zaraz wam wszystko pokażę, ale bardzo ładnie zapakowane. W ogóle zobaczcie, jaki detal. Mega, mega ładnie. Tak się prezentują wszystkie etui wyciągnięte już z kartoników. Zobaczcie, jaka ta jest przepiękna. Ma takie diamenciki. No super, myślę, że Michałowi się spodoba. Tutaj są te dwie dla mojej mamy. Ta jest piękna, no żałuję, że sobie nie wzięłam takiej. I ta. Moja mama lubi takie błyskotki, świecidełka, więc jak najbardziej, no, będzie zadowolona. I słuchajcie, tutaj jest moja. Zaraz ubiorę i zobaczymy, jak się prezentuje na telefonie. Ale zobaczcie ten matching. To też wam pokażę, bo w sumie nigdy nie widziałam, jak to działa. Także zobaczymy, czy ładowarka faktycznie mój telefon będzie ładować. Okej, podpięłam kabelek do monitora, do mojego komputera i teraz zobaczymy pierwszy raz na żywo, będę takie coś testować, czy ta ładowarka działa. Mam już tutaj telefon, uwaga. Ładuje się, o wow, ale super. To jest chyba moja najpiękniejsza ładowarka, jaką miałam. Zobaczcie ten matching, mega. Mega to ładnie wygląda. Zobaczymy, czy w obudowie się ładuje. Na pewno powinno, ale sprawdzimy to.
Ja, ładuje się. No i super. Jak mogliście zauważyć, etui naprawdę są bardzo ładnie zapakowane. Czy to z motywem takiej książki, czy w jakimś ładnym pudełku. Bardzo ładnie się prezentują na telefonach. Są takie unikatowe, a do tego widać, że solidne. Także to również jest kolejny plus, więc jeśli jesteście zainteresowani, to link do tego sklepu, do tych moich tutaj etui macie w opisie, sprawdzajcie. I jeśli jesteście zainteresowani kupnem, to na hasło, uwaga, Chanela 15 macie na wszystko, na całej stronce aż 15% rabatu. Myślę, że to dużo, myślę, że to fajnie. Także jeśli jesteście zainteresowani, to Was zapraszam, a ja będę się cieszyć z moim nowym case'em. Dzięki temu, że te etui są tak bardzo ładnie zapakowane, to nawet jest super pomysł na prezent. Taki upominek, jak najbardziej myślę, że na plus. A co do tej ładowarki, to wydaje mi się, że dopiero od iPhone'a 10, bo on takie coś ma, że przykładacie i się ładuje. Taką stację dekodującą, chyba tak to się nazywa. Także też możecie sobie to zamawiać. Widzieliście, ten wzór jest przepiękny, a uwierzcie mi, że na stronie są jeszcze ciekawsze wzorki niż sobie ja wybrałam. Okej, musiałam się przebrać, bo jakoś mi się cieplutko zrobiło. No i kochani, powolutku dobiega godzina 13. Ja jestem głodna, więc zabieram się za mój okrągły obiad. W sumie okrągły obiad będzie banalny, ale czekajcie do kolacji, bo tam się będzie działo. Także idziemy robić obiadek. Bardzo dobra jest ta pizza, także postanowiłam, że drugi raz ją kupię. Mamy tutaj z kurczakiem i szpinakiem. Jest okrągła, więc będę ją jadła tak, a nie dzieliła na trójkąty jak ostatnio. Tak wygląda moja okrągła pizza. No i poczekam, aż będzie troszeczkę zimno i zacznę ją jeść. Okej, po obiadku muszę się zabrać za rzeczy z uczelni, także zabieram się za czytanie książki, ponieważ piszę pracę magisterską i tutaj mam zwierzęta symboliczne i mityczne i tym razem piszę o syrenach, także bardzo ciekawy temat sobie wzięłam, o syrenach w filmach i w serialach. Skąd w ogóle wzięły się syreny i jak teraz są przedstawiane i kiedyś były w filmach i właśnie w serialach. Dosyć ciekawy temat, także biorę się za czytanie. Troszeczkę mi to zajmie, bo muszę zrobić notatki na jutro i pani przedstawić parę rzeczy. Także odezwę się do Was, jak skończę. A Was w tym czasie zapraszam na mój Instagram, ponieważ tam bardzo dużo się dzieje i pamiętajcie, że mamy taki deal i zawsze on się sprawdza i zawsze ja dotrzymuję obietnicy. Więc jeśli teraz wejdziecie na mój Instagram i zaobserwujecie mnie i skomentujecie najnowsze zdjęcie pisząc jestem z YouTube'a, to od razu do Was wchodzę i lajkuję Wam dużo, dużo zdjęć, robię Wam konkretnego spama, jeśli oczywiście macie konto publiczne, także zapraszam. Skończyłam czytać, przeczytałam tyle dosyć ciekawych rzeczy. Ale nie będę Was tutaj szkołą zanudzać i uczelnią. Także teraz, słuchajcie, mam na coś ochotę i zaraz Wam pokażę na co. A co do tej okrągłej przekąski, to zobaczcie, mam tutaj Oreo ciasteczka, ale mam coś jeszcze lepszego od tego, także chodźcie, pokażę Wam. No i wiecie co, ogólnie teraz sobie przypomniałam, że zawaliłam, ponieważ w ostatnim odcinku, jak jadłam trójkątne rzeczy, kupiłam sobie loda trójkątnego i go nie zjadłam, bo o nim zapomniałam, ale za to przypomniałam sobie o lodzie Oreo. Uwielbiam. Ten, kto wpadł na pomysł lodów Oreo, jest po prostu geniuszem. To jest przepyszne, o wiele bardziej mi to smakuje niż zwykłe ciastko. No, przepyszne to jest po prostu... Niam. Dobra, co jak co, ale teraz jest mi tak słodko, że nie mogę już. Po prostu muszę odpocząć. I w ogóle nie wierzę, tak sobie tutaj leżę i leżę. I jak wiecie, zamawiałam dzisiaj rano, składałam zamówienie, jeśli chodzi o Rossmana. I już dzisiaj, teraz jest do odbioru. Także zbieram się i jedziemy do Rossmana. Szybko się przeniosłam i zobaczcie, mam już moje zamówienie. Już Wam pokazuję, co zamówiłam. Zaczynając od lewej strony, mam tutaj eyeliner z L'Oreala, uwielbiam go. Teraz mamy błyszczyki. Ostatnio bardzo polubiłam błyszczyki i wszystkie są spicy, czyli powiększające usta. Mamy taki kolorek różowy, taki fiolet, mega mi się spodobał. I tu są takie dwa zwykłe. Przeźroczyste. Tutaj mam róż w sztyfcie. Przez to, że ostatnio bardzo dużo różu używam, stwierdziłam, że sobie takiej wypróbuję i od razu mam bronzer do konturowania. Mam puder ryżowy,
mam puder taki zwykły, sypki, mam puder taki zwykły w kamieniu. Moje dwa ulubione tusze, to są tusze z Vibo. Mam nadzieję, że teraz widzicie lepiej nazwę. Mega fajny tusz, taniutki, a naprawdę jest bardzo dobry. Ok, stwierdziłam, że spróbuję sobie takie rzeczy, czyli błyszczyk powiększający usta i intensywny wypełniacz ust, ale to jest taki, że tylko smarujecie usta i ogólnie to jest takie bezinwazyjne, także wypróbujemy, zobaczymy. Tutaj sobie zamówił mój chłopak sól do kąpieli i razem wzięliśmy sobie takie dwie bomby wodne. A tutaj, kochani, mam podkłady. Stwierdziłam, że już jest taka promocja, to warto kupić podkłady. To są moje ulubione, uwielbiam je, jeśli macie, wszystkie w ogóle są do cery matowej, oprócz tego. Te są takie mega kryjące, ale są dobre, naprawdę mega Wam polecam. One są naprawdę dobre i fajnie na twarzy wyglądają. Ten jest taki delikatny na lato, także go wzięłam i te są do testowania. Ten ponoć ma bardzo mocne krycie, jest matujący. Te były mega taniutkie, kosztowały 6 zł po tej promocji, więc stwierdziłam, że wezmę dwa naturalny i jasny. I ponoć ten też jest bardzo dobry, więc też stwierdziłam, że go wypróbuję. Także tak prezentuje się całe moje zamówienie. Okej, jest mi mega słodko ogólnie i jestem pełna. Jestem ogólnie najedzona, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. Jeszcze i tak została nam kolacja i pokażę Wam teraz wszystkie przekąski, które kupiłam, ponieważ nie wiem, czy będę je jeść, póki co nie mam apetytu, a tak jak mówię, kolacja będzie jeszcze fajna, więc sobie to zostawię na wieczór późniejszy, no a potem słodyczy raczej nie będę chciała jeść na noc, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Więc jeśli chodzi o słodycze, to oczywiście mamy tutaj Oreo, wzięłam też takie żelki, takich dawno nie jadłam, ale one są jak najbardziej w kształcie kółka. Pychaminki. Tutaj mam takie wafelki zbożowe zwykłe. I to też mogłam sobie w sumie zjeść na śniadanko. Mamy, zobaczcie, talarki, krakersy i chrupki, zielona cebulka. One też są w kształcie kółka, więc w sumie to są wszystkie słodycze. Tutaj jak widzicie mam gumy, to jest opakowanie po lodzie i ciasteczka, które przygotowałam na dziś. Ale jak zawsze to tak wygląda, że kupuję tego, a i tak nie zdążę zjeść tego wszystkiego przez cały dzień, bo nie mam takiego apetytu, ale wolę kupić więcej, żebyście widzieli, żebym też miała jakiś wybór. Także no zobaczymy. Póki co muszę posprzątać, bo zrobiłam troszkę duży syf w pokoju, więc zadumę. O, prawie zapomniałam o moim okrągłym lizaku o smaku marakui, czy tam passion fruta. Zawsze mylę te dwa owoce. W ogóle ostatnio robiłam z Michałem fajne zdjęcia, czyli bardziej filmiki na TikToka nagrywaliśmy i przy okazji zrobiliśmy sobie zdjęcia. Zobaczcie, przebieraliśmy się za lata 70. hipisów i w ogóle było naprawdę śmiesznie, więc jeśli jesteście ciekawi efektów, to zapraszam Was na TikToka. Nie mogę. Jak nie ja w ogóle, on też śmiesznie. Nauczyliśmy też Vivę nowej sztuczki, także również będzie na TikToku. Dużo filmików nagraliśmy, chyba z 7 jednego dnia, także rekord. I właśnie w ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, że Michał nagrał Hot 16 Challenge i nominował mnie do tego, także muszę się wziąć za siebie i zacząć pisać piosenkę. Nie wyobrażam sobie tego, ale jest to nasz szczytny cel, także no muszę to zrobić. Nie ma wyjścia. Jeszcze jak mnie hop nominował mój, to tym bardziej motywacja x100. Dobra, kochani, czas zrobić kolację. Zobaczcie, jaką fajną rzecz przygotowałam. Makaron w kształcie kół, czyli jak najbardziej no, będzie pasować. W ogóle makarony są najlepsze moim zdaniem na te filmiki. I do tego oliwki. No i makaronik, się zakopciło, gotowy. Dodałam tutaj troszeczkę pesto i okrągły serek na górę i teraz oliwki. Jeszcze nigdy nie jadłam makaronu z oliwkami. Okej, i tak prezentuje się moje gotowe danie. Jest bardzo zielono, więc w sumie chyba zdrowo. Jestem umyta w łóżeczku i zabieram się za jedzonko. Spróbujemy sobie, jak ten makaron z oliwką smakuje. Wygląda spoko, więc no, tak naprawdę makaronu nie soliłam.
pesto jest dosyć słone, ale te oliwki są słone, więc w sumie nawet to pasuje, powiem wam szczerze. Jestem zadowolona z mojej porcji i z tego, co udało nam się zrobić. Także kochani, ja powoli zbieram się do moich seriali. No i będę kończyć ten filmik. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to wiecie, co robić. Kciuki w górze, subskrypcja, żeby być na bieżąco wraz z dzwoneczkiem. Zapraszam was na mój Instagram Chanela OFC, TikToka Chanela1. No i co, kochani, widzimy się w kolejnym filmiku i myślę, że wam się spodoba. Także do zobaczenia, pa, pa!